Nie interesują mnie wyłącznie Homo sapiens, ale też inne rodzaje istot ludzkich, które wymarły. Dzisiejsze czasy są wyjątkowe, bo Ziemię zamieszkuje tylko jeden gatunek człowieka. To naprawdę niezwykłe, że jesteśmy sami na Ziemi. Tylko my zamieszkujemy naszą planetę. Zastanawia mnie, dlaczego jesteśmy jedynymi ludźmi na Ziemi. Dlaczego inne gatunki wyginęły? Czy to nasza wina? Przynajmniej 24 gatunki człowieka zamieszkiwały naszą planetę. Radziły sobie z mroźnymi zimami, głodem i groźnymi drapieżnikami. Poza nami, czyli Homo sapiens, wszystkie wyginęły. Pytanie brzmi, dlaczego? Kres istnienia gatunku. Jednostka, która niegdyś była częścią grupy, wiedzie samotne życie. Bez chociażby jednego towarzysza niedoli, powoli wymiera w samotności. Co mógł wtedy myśleć? Czy jego wspomnienia mogłyby być częścią nas? ...950 metrów nad poziomem morza, północno-wschodnie krańce hiszpańskich wyżyn. W latach 90. XIX wieku podczas budowy tunelu kolejowego odkryto wzgórze wapienne. To tam dokonano zaskakującego odkrycia. Przez miliony lat, aż do początków naszej ery, to miejsce było ludzkim siedliskiem. W 1976 roku znaleziono tam ludzką kość, dzięki czemu stało się największym wykopaliskiem XX wieku. To czaszka należąca do przodka człowieka. Znaleziono ją tutaj, w szóstej warstwie Grandoliny. Gdy znaleziono ten fragment szczęki, był pokryty ziemią i odwrócony do góry dnem. Po oporządzeniu kości uznaliśmy, że kształtem przypomina szczękę człowieka. Niesamowite, że szczęki dawnych ludzi są tak podobne do naszych.
Archeolodzy rozpoczynają badania od kości i kamieni. Prowadzone są staranne badania, które pozwolą odkryć, kto i jak stał się współczesnym, rozumnym człowiekiem. Odkryto tu najwięcej ludzkich szczątków w historii. Fragmenty przeszłości nabrały kształtów. Inny gatunek człowieka istniał przez miliony lat. Był nim Homo heidelbergensis. Kilka tysięcy lat później pojawili się Neandertalczycy. Ostatni byliśmy my, Homo sapiens. Drzewo genealogiczne człowieka dzieli się na wiele gałęzi. Gdy 7 milionów lat temu powstał z małpy, zrodziły się inne odmiany gatunku. Znalezione to gatunki człowieka zamieszkiwały Ziemię przed nami. Teraz to my jesteśmy ostatnimi przedstawicielami rasy ludzkiej. Nie wiadomo, dlaczego tylko my przetrwaliśmy. Tylko nauka pozwoli nam odkryć prawdę. Prawda nie zawsze bywa przyjemna. 13 metrów pod ziemią archeolodzy odkryli dół pełen kości. Ponad 5 tysięcy kości, które należały do 28 młodych osób. Pochowano ich w masowej mogile. Kolejnym niezwykłym odkryciem był kwarcytowy topór, który nie nadawał się jako narzędzie. Należał do Homo heidelbergensis. Co stało się z ich gatunkiem? Gdy ostatni z przedstawicieli gatunku Homo heidelbergensis zginął, ktoś celowo zakopał jego ciało głęboko. Widać to po dwóch otworach w czaszce. Czaszka została kilkukrotnie uderzona w okolicach lewego oczodołu. Było to morderstwo z premedytacją. Homo heidelbergensis. Gatunek, który pojawił się 700 tysięcy lat temu i żył przez 500 tysięcy lat. Przodek Neandertalczyków i Homo sapiens. Znany jako pierwszy rodzaj ludzki dokonujący morderstw na własnym gatunku. Kolejna tajemnica kryje się za ciszą. Gatunek Homo heidelbergensis żył w niebezpiecznym świecie pełnym drapieżników, jak lwy, hieny, wilki i niedźwiedzie. Dowody na to znajdziemy w Boxgrove. Wieś Boxgrove w południowej Anglii była niegdyś kamieniołomem. Znaleziono tutaj kość nogi postawnego młodego mężczyzny.
Rozmiar kości pozwala nam stwierdzić, że osobnik, do którego należała, mierzył ponad 6 stóp, czyli trochę ponad 1,80 m. Był wysoki, szeroki. Szepki i muskularny. Podobny do budowy współczesnego zawodnika rugby. Na podstawie kości można stwierdzić, jak zginął. Oba końce kości wyglądają, jakby była pogryziona przez zwierzę. Takie pęknięcia wyglądają na ślady po zębach. Ten osobnik został zjedzony przez zwierzę. Na kości widać liczne ślady, które dowodzą, jak wyczerpujące było życie Homo heidelbergensis. Mezomorficzna budowa pozwalała udźwignąć 90-kilogramowy ciężar ciała. Homo heidelbergensis byli najbardziej rozumnym gatunkiem na Ziemi. Razem z nimi istniały dwa lub trzy inne ludzkie gatunki. Jednak żaden z nich nie żył tak długo jak Homo heidelbergensis. Świat tych ludzi był pełen niebezpieczeństw. Żyli otoczeni drapieżnikami. Często musieli znosić bardzo dotkliwe warunki pogodowe. Zimy bywały mroźne. Ich silne ciała zbudowane były z wielu mięśni i grubych kości. Warunki życia nie były łatwe, więc ich ciała były do nich przystosowane. Ekosystem różnił się od współczesnego. Zebry ważyły o 80 kg więcej. Rogi wołów afrykańskich były prawie 3 razy dłuższe. Możliwe, że ludzie również byli więksi. Wraz z okresem zlodowacenia klimat stał się bardziej suchy. Zacięte walki o jedzenie były nieuniknione. Śmierć członka stada była równoznaczna z niebezpieczeństwem. Stado musi pogodzić się ze stratą. Homo heidelbergensis również mieli własny język. Wspólnie brali udział w polowaniach, dzielili się jedzeniem, używali narzędzi do czynności, przy których musieli się komunikować w jakiś sposób. Kwarcytowy topór świadczy o istnieniu języka. Kwarcyt nie jest typowym materiałem dla tego regionu. Przyjaciel leży martwy na ziemi. Osobnik upewnia się, że jego towarzysz nie żyje.
To morderstwo może być interpretowane w inny sposób. Osobniki roztrzaskały czaszkę martwego towarzysza, rozgniotły mózg, by następnie go zjeść. Czy kierował nimi głód? Prymitywny zwyczaj jedzenia mózgu zmarłego, poszerzający wiedzę, mógł być przyczyną. Użyli do tego celu czerwonawy kamień, po który przybyli z daleka. Z tego powodu toporek leżał przy zwłokach. Jest to dowód na początek istnienia duchowości. Taka sytuacja sugeruje, że język istniał. Homo heidelbergensis mogli umyślnie wybrać kwarcyt do stworzenia Excalibura. To wyjątkowy kamień, którego nie znajdzie się w innym miejscu. Wydobyli go na tę okazję i nadali mu taki kształt. Excalibur nie był zwykłym narzędziem, a czymś, co miało większe, duchowe znaczenie. Robi się coraz zimniej. Posiadacze większych ciał muszą znosić cięższe warunki. Pod wpływem drastycznych zmian na Ziemi ostatecznie znikają. Następnie pojawia się gatunek lepiej przystosowany do chłodu. Kiedyś sądzono, że człowiek współczesny wywodzi się z jednego gatunku. Jednak podobnie do innych stworzeń, nasza genealogia jest bardziej złożona. Skąd to wiemy? W XX wieku w Kenii odkryto szczątki Homo erectusa. To zaskakujące odkrycie wskazywało na istnienie kolejnego gatunku człowieka na tym obszarze. Stanowiło to dowód, że dwa gatunki współżyły ze sobą. A oto przedstawiciel gatunku. Paranthropus boisei. Ząb człowieka mierzy centymetr na centymetr. Te mierzą co najmniej dwa razy tyle. Mieli ogromne zęby. Ich trzonowce były ogromne w porównaniu do siekaczy. Mieli szerokie i wiotkie twarze. Gatunek, który żył około 2 milionów lat temu. Dzięki kształtowi szczęki nazywani byli dziadkami do orzechów. Ich mózgi były niemalże 3 razy mniejsze od mózgów współczesnego człowieka. Poza nimi żyło około 6 innych ludzkich gatunków, które walczyły między sobą o przetrwanie. Drzewo genealogiczne człowieka rozrastało się od 5 milionów lat.
trzy gatunki człowieka o smukłych ciałach – Homo habilis, Homo rudolfensis i Homo ergaster – rozwinęły się w Kenii. Wtedy też istniały inne, postawniejsze gatunki, jak Paranthropus boisei. Homo sapiens jest przedstawicielem smukłego gatunku. Podobnie do innych gatunków, drzewo genealogiczne człowieka ma liczne rozgałęzienia. Boisei byli wegetarianami. Samiec mierzył około 130 cm i ważył niecałe 50 kg. W jaki sposób utrzymali taką budowę ciała? W tym pomieszczeniu znajdują się pamiątki przeszłości liczące 2 miliony lat. Na podstawie zębów prymitywnego człowieka profesor Macho bada przeszłość. Znajdziemy tutaj organy spichrzowe roślin, którymi żywił się Boisei. Rozmiarem przypominają ciecierkę. Mają słodkawy posmak i są bogate w węglowodany. Taka porcja dostarcza około 300 kalorii, a to spora ilość wartości odżywczych. Trzeba długo przeżuwać taką porcję, żeby organizm ją strawił. Silne i szerokie szczęki powstały na skutek intensywnego przeżuwania pokarmów. Proces zmniejszania się zębów nie zaczął się dzięki gotowaniu pokarmów, tylko wraz z narodzinami gatunku Homo. Ma to związek z konsumpcją mięsa, które jest bogate w wartości odżywcze, a przez to syte. Czym było mięso dla człowieka? Nastał czas polowań, które w porównaniu do zbierania roślin wymagały strategicznego myślenia, co rozwijało mózg człowieka. Mózg jest kawałkiem tłuszczu. Do jego rozwoju niezbędna jest duża ilość substancji odżywczych. W celu dostarczenia takiej ilości kalorii należy spożyć ogromne ilości roślin, jak robili to Boisei. Jednak człowiek ma swoje limity. Dlatego energia dzielona jest między wszystkimi organami. Porównano rozmiar mózgu z rozmiarem żołądka, co dowiodło, że istnieje między nimi zależność odwrotna. Oznacza to, że zwierzę z dużym mózgiem miało mały żołądek, a zwierzę z małym mózgiem miało duży żołądek. Takie dane dowodzą, że organizm nie jest w stanie rozwijać jednocześnie dwóch organów. Przeciętnie organizm wytwarza ponad 1 watt energii na kilogram. Mięśnie zużywają 0,5 wata energii na kilogram. Skóra zużywa 300 miliwatów. Pomimo dużej powierzchni jest energooszczędna. Organy wewnętrzne są bardziej wymagające.
Serce zużywa ponad 32 waty energii. Nerki potrzebują około 23 watów. Jelita pobierają około 12 watów. Mózg potrzebuje ponad 11 watów energii. Serce i nerki muszą zużyć tyle energii, żeby poprawnie funkcjonować. Wraz z poprawą jakości diety, jelita mogą się skurczyć. Spożywanie mięsa przez człowieka przyczyniło się do skurczenia się jego jelit i powiększenia mózgu. Boisei spożywali pokaźne ilości roślin. Żeby ich ciała mogły funkcjonować, jedli 8 godzin dziennie. Szukając jedzenia, byli narażeni na ataki drapieżników. Ciągłe jedzenie dawało im siły, żeby szukać więcej pokarmu. Żyli powoli i stale szukali pożywienia. Czy to była dobra strategia? Co ciekawe, w celu utrzymania takiego rozmiaru mózgu i ciała, najprawdopodobniej musieli jeść tyle, co dorosłe goryle, które są 4 razy większe niż Boisei. Jedli tyle, co goryle, by ledwo utrzymać niewielkie wymiary ciał, co oznacza, że ich pożywienie było niezwykle ubogie w wartości odżywcze. Ziemię przemierzali wągli i rośli ludzie. Mózg i żołądek toczyły ciągłą walkę o energię. Boisei poświęcali życie, żeby napełnić żołądki i ponieśli klęskę. Ludzie wybierali mięso i skazywali się na głód. Przetrwali około miliona lat. Dzięki skamielinom można stwierdzić, że Boisei wyginęli ponad milion lat temu. Ludzie z kwadratowymi szczękami i okrągłymi twarzami. Nastały czasy ludzi, którzy pomimo głodu postawili na rozwój mózgów. Nie musimy spędzać całych dni na jedzeniu jak Boisei. Tak jak Homo heidelbergensis, jesteśmy najinteligentniejszym gatunkiem. Dzięki rozwiniętemu ego potrafimy żyć w społeczeństwie. Pomimo wielu zmian istnieje wiele podobieństw między gatunkami. Poproszę duże latte. Dziękuję. Profesor Robin Dunbar bada przyczyny rozwoju mózgu człowieka. Zamiast kości i skał prowadzi badania nad rozwojem mózgu. Istnieje wiele teorii, dlaczego wraz z ewolucją mózg człowieka się powiększał. Potrzebny jest większy mózg, żeby stworzyć lepsze narzędzia do zdobycia mięsa.
Co istotniejsze, większy mózg potrzebny jest, żeby stworzyć spójne społeczeństwo i żyć z innymi ludźmi, by wspólnie walczyć z drapieżnikami i wrogimi plemionami. Małpy łączyły się w stada, żeby przeżyć ataki drapieżników. Liczebność stad odpowiadała rozmiarom mózgów. Podobnie jest wśród ludzi. Kora około-oczodołowa jest częścią płatu czołowego. Rośnie ona wraz z liczebnością grupy, z którą wchodzimy w interakcję. Ludzie z większą korą około-oczodołową przejawiają więcej chęci przebywania w liczniejszych grupach ludzi. Każdy człowiek potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi. Dzięki tworzeniu relacji z drugim człowiekiem, nasz gatunek potrafi pokonywać ograniczenia. Grupy ludzi są spoiwem rasy ludzkiej. Panują czasy, gdy czynnikiem decydującym o przetrwaniu ludzkości było stado. Na Ziemi nastała ostatnia epoka lodowcowa. W takich bezlitosnych warunkach żyli ludzie. To Neandertalczycy, którzy żyli 300 tysięcy lat temu. 100 tysięcy lat później narodzi się ich rywal, Homo sapiens. Ich mózgi były większe od naszych. Dożywali zazwyczaj 35 roku życia. Ich życie było krótkie. Wiedli koczowniczy tryb życia. W 70 tysięcy Neandertalczyków rozprzestrzeniło się po kontynencie. Neandertalczycy żyli w małych grupach. W porównaniu do Homo sapiens i ludzkości prehistorycznej, populacja Neandertalczyków była stosunkowo niewielka. Ciężkie warunki nauczyły ich istoty życia w grupach. Zmarłym odprawiano pogrzeby. Czy powodem były nędzne realia? Nieszczęście i śmierć nie były im obce. Pomimo wszystkich trudności wiedzieli, że życie ma głębszy sens. Oni także zastanawiali się, czy istnieje życie po śmierci. Może nawet wcześniej od nas zaczęli praktykować rytuały pogrzebowe. Doświadczyli samotności bardziej niż ktokolwiek inny. Pomimo, że Neandertalczycy żyli w podobnym okresie czasu, istnieją różnice między nami.
Spożywali dużo mięsa. Niektóre badania sytuowały neandertalczyków ponad lwami i hienami w łańcuchu pokarmowym. Neandertalczycy byli agresywni i potrafili polować. Byli w stanie pokonać jelenie, niedźwiedzie, bawoły, a nawet mamuty. Gdy mierzyli się z groźnymi zwierzętami, polegali na sprycie, a nie sile. Żaden inny człowiek nie miał takiej cierpliwości. Prowokują zwierzę. Losy stada zależały od polowań. Ze względu na małą populację, każda śmierć była dotkliwa. Inteligentny, silny i odważny gatunek. Niestety te cechy mogły być powodem ich wymarcia. Neandertalczycy byli silniejsi od Homo sapiens. Dziennie musieli zjadać o 350 kilokalorii więcej niż my, żeby utrzymać siłę. W dzisiejszych czasach wystarczyłaby taka tarta. Neandertalczycy musieli polować. W zależności od przebiegu niebezpiecznych polowań, ucztowali lub głodowali. Działali wspólnie i dzielili się porówno. Dzięki temu potrafili przeżyć. Obserwacja wymarłego gatunku pokazuje naszą przyszłość. Philip Lieberman poświęcił lata kariery badaniom nad językiem. Twierdzi, że inne gatunki również używały języka do komunikacji. Przez pół miliona lat radzili sobie z zimnem epoki lodowcowej. Neandertalczycy z pewnością mieli własny język. Twierdzi się, że tylko mruczeli, co jest kompletną bzdurą. Język jest istotnym narzędziem komunikacji. Pozwala na budowanie relacji. Ich życie nie było łatwe, dlatego musieli mieć własny język. Żaden z ich wyrazów nie mógł zawierać dźwięków jak i czy u. Możliwe, że ich mowę cechowała nazalizacja. Widać to po analizie ich dróg oddechowych. Budowa czaszki i kręgów szyjnych pokazuje, jak ograniczona była ich budowa ciała.
Zatem mowa Neandertalczyków brzmiała w ten sposób. Dźwięki podobne do piosenki ukazywały emocje. Ich gesty niosły przekaz. Języki budują relacje międzyludzkie. Dzięki nim ludzie są w stanie dyskutować na różne ważne tematy. Komunikacja pozwala na zacieśnianie więzi w grupie. Profesor Dunbar uważa, że takie więzi miały wpływ na rozwój ludzkiego mózgu. Ludzie używają mózgu w rozmowie o przyjaźniach, związkach i skomplikowanym świecie, w którym przyszło im żyć. Język jest wisienką na torcie tego procesu. Małpy umacniały relacje w stadzie przez wzajemne iskanie się. Duże stada spędzały większość dnia na takim budowaniu relacji. Język pełni podobną funkcję. Jednorazowo małpa oporządza jednego osobnika. Język może być przekazywany większej liczbie osób naraz. Dzięki językowi ludzie potrafili żyć w większych grupach. Większe mózgi umożliwiły Neandertalczykom wcześniej opanować tę umiejętność. Co przyczyniło się do ich wyginięcia? Czy powodem był klimat? Nasz gatunek przetrwał ekstremalne warunki epoki lodowcowej. Co pozwoliło nam przetrwać? Neandertalczycy żyli krócej od nas. Długość życia Neandertalczyka była zdecydowanie krótsza od naszej. Obecnie prowadzone są badania nad zegarem biologicznym Neandertalczyków. Ząb jest skarbnicą wiedzy na temat życia danego osobnika. Pozwala także na rekonstrukcję zegara biologicznego człowieka prymitywnego. Zęby są jak drzewa, mają warstwową budowę. Pierwsza powstała warstwa pnie się w górę. Dolna warstwa pozwala określić czas śmierci osobnika. Na skutek niedoborów żywieniowych i chorób tworzą się linie. Linie te dają obraz, kiedy osobnik odczuwał wielki stres. Wraz z odstawieniem mleka matki u Neandertalczyków następuje kryzys w procesie wzrostu. W medycynie określa się to hipoplazją szkliwa. Wtedy na zębach pojawia się pojedyncza linia. Zęby stałe pojawiają się w 10 roku życia, podczas gdy u Neandertalczyków w 6. Ich dzieciństwo było krótsze o 4 lata. Neandertalczycy nie mogli nacieszyć się dzieciństwem. Dorastali wcześniej, żeby zastępować zmarłych dorosłych. Wraz z końcem epoki lodowcowej ich populacja liczyła 5000 osobników. Po co ograniczać dzieciństwo? Gatunek ludzki dorasta najdłużej. Istnieje wiele zalet powolnego dorastania.
Jedną z nich jest dłuższy okres rozwoju mózgu, który wpływa na zachowania społeczne. Okres dzieciństwa uczy zasad funkcjonowania społeczeństwa. Dzięki temu mózg jest w stanie lepiej się rozwinąć. Długi okres dzieciństwa wyróżnia Homo sapiens od neandertalczyków. Ostatni żyjący przedstawiciel gatunku. Było ich 15, 10, a potem 5. Ostatecznie został tylko jeden. Neandertalczycy wyginęli pod koniec epoki lodowcowej. Możliwe, że każdy gatunek czeka taki los. Człowiek nie będzie wyjątkiem. Czy gatunek przetrwa? Każdy inny gatunek z przeszłości wyginął. Nie jesteśmy niezniszczalni. Myślę, że ludzie także mogą kiedyś wyginąć. W ciągu ostatnich 30 tysięcy lat doszło do spotkania neandertalczyków z Homo sapiens. Jak nasi przodkowie obchodzili się z tymi silnymi ludźmi? Czy wiedział, że jego śmierć oznacza kres gatunku? Gdyby wiedział, także zadałby pytanie. Dlaczego to ich spotkał taki los? Udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie AbVision Studio. Tłumaczenie Marta Janeta. Czytał Piotr Warszawski.